właśnie znajduje się na ulicy Obozowej. To właśnie w tym miejscu trwał remont lodowiska tramwajowego w tym roku. Lodowisko zostało całkowicie wymienione, natomiast w ostatnim czasie pojawiło się tutaj zielone lodowisko, czyli rozchodnik, różne zioła, w tym m.in. oregano. Jak ta cała przebudowa wyglądała i co jeszcze będzie do zrobienia w 2024 roku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Obozowa. Witam Was tutaj czyściem wząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Obozowa. Znajdujemy się nad samą Obozową i w tym miejscu zmieniała się ta ulica ostatnio dosyć dużo. Pojawiło się zielone lodowisko, natomiast jest tutaj też, pojawiło się też te sławetne oregano. Powiem Wam, czemu się pojawiają właśnie zioła na zielonych lodowiskach, bo to nie jest jedyne miejsce. No i oczywiście zobaczymy, co będzie się działo jeszcze w przyszłym roku. Jak i również porównamy sobie side by side, jak to wyglądało w czerwcu i jak to wyglądało teraz w listopadzie 2023. Natomiast zanim do tego przejdziemy, tu obok mamy taki dosyć ciekawy obiekt. To jest zakład energetyki trakcyjnej i torów tramwajów warszawskich. I to jest o tyle ciekawe miejsce, że to nie jest oczywiście miejsce, gdzie te tramwaje zjeżdżają na noc, są serwisowane, naprawiane do użytkowania codziennego, tylko i wyłącznie to jest element techniczny, który jest wykorzystywany do innych elementów, niezbędnych oczywiście do funkcjonowania też tramwajów, ale nie stricte przewozowych, jeżeli chodzi o te przewozy pasażerów. Inaczej, w dużym skrócie, tutaj tramwaje nie nocują w normalnych warunkach, ale teraz tak trochę inaczej wygląda. Tramwaje na tym zakładzie teraz nocują, jest to, biorąc pod uwagę właśnie patrząc w ten sposób, piąta zajezdnia tramwajowa, bo mamy oczywiście Żoliborz, Wola, Praga, Mokotów i to jest właśnie teraz tutaj na Obozowej. Dlaczego tutaj teraz tramwaje nocują? Ponieważ brakuje zajezdnia Nopoli. Nowe Hyundai muszą gdziekolwiek się znajdować i jeździć już w ruchu i gdzie mogą się znajdować? No właśnie tutaj. Stąd też rano możecie zobaczyć, że faktycznie te tramwaje wyjeżdżają, bo po prostu brakuje zajezdnia Nopol bardzo mocno tramwajom warszawskim. Oni już czekają mocno, żeby faktycznie tam tą zajezdnię uruchomić, bo po prostu tramwaje się już aktualnie nie mieszczą. Więc taki przekazać aspekt, jeżeli ktokolwiek z Was by się zastanawiał, czy ta zajezdnia Nopol nam jest potrzebna, no już teraz tak samo jest jak z Skodami, które się też nie mieszczą w metrze warszawskim i są chowane po tunelach w metrze. Tymczasem tutaj już widzieliście przed chwilą dosyć bliska, jak wyglądają właśnie te elementy zielone. I w sumie może dokładnie sobie przyjrzyjmy się właśnie od tego pierwszego przystanku w tymże miejscu. No patrząc od tej strony, to tak, po pierwsze te tramwaje jeżdżą, po drugie widzimy, że co prawda wszędzie jest rozchodnik, znaczy nie, to nie właśnie nie jest rozchodnik, tylko co to jest? To są tak, dwa gatunki goździków, krawnik i kilka rodzajów bylin, w tym również pachnące oregano. No tutaj oczywiście ten oregano, że tutaj pizza i tak dalej, że to ładnie pachnie. No zimą niekoniecznie teraz, kiedy to jest wszystko przykryte śniegiem, to widać i faktycznie pachnie, ale to też jest jeden z tych aspektów, który jest ważny w tej inwestycji. Dlaczego? Bo po pierwsze, właśnie to, co tutaj zostało posadzone, jest teraz testowane i jak będzie sobie radzić z różnymi warunkami. W teorii przez to, że tutaj właśnie to nie jest to schodnik, tylko to są właśnie goździki, krawniki, różne byliny czy oregano, to po prostu mniej trzeba będzie się tym wszystkim zajmować, lepiej będzie to się obnosić, a właściwie działać samemu ze sobą, bez ingerencji człowieka. I co najważniejsze, nie trzeba będzie tego aż tak mocno wycinać przed posypiwarkami piasku i soli zimą, czyli właśnie tak jak teraz. Bo oczywiście sól i piasek wpływa na tego typu elementy zielone i tak jak możecie zobaczyć w centrum Warszawy, zwłaszcza tam, gdzie jest trawa i tam, gdzie jest schodnik, to lodowisko tramwajowe jest po prostu tymi małymi takimi płotkami, ściankami ogrodzone, aby po prostu posypywarki nie niszczyły rozchodnika, który w tym miejscu się znajduje. Dlatego tutaj, jeżeli będą właśnie te byliny i różne inne zioła, może to nie być niezbędne, bo po prostu lepiej sobie radzi z tego typu warunkami. Także to jest teraz tutaj testowane, tak samo to będzie teraz się testowane na ulicy Nowowiejskiej. Także zobaczymy, jakim to faktycznie wyjdzie. No tymczasem tutaj patrząc, jak możecie zobaczyć sobie te wszystkie po kolei przystanki, możecie Wam się nasunąć jedno pytanie. No dobrze, widzisz, wygląda to całkiem ładnie, wszystko pięknie i wspaniale, ale co z tego, że ładnie wyglądają te tory tramwajowe, które są całkowicie nowe, co z tego, że widać tłuczeń, widać właśnie zielone lodowisko, jak dalej ulica po bokach jest kiepska. No i to jest oczywiście jeden z tych aspektów, o którym powiem za chwilę, czyli przyszłościowych. Natomiast przyszłościowe, co możemy teraz zobaczyć, to jest to, co się znajduje
pomiędzy rozchodnikiem. To tak, po pierwsze, co możecie zwrócić uwagę, to pomijając to, że mamy faktycznie ten rozchodnik, zielone torowisko, będę mówić tak, może z tym zielonym torowiskiem, to mamy też tutaj takie fragmenty, gdzie po prostu tego zielonego torowiska nie ma. Po pierwsze, są to miejsca przy przejściach dla pieszych, bo jest przewidziane na rozszerzenie przejść dla pieszych, jak i również prowadzenie nowych przejazdów rowerowych w ramach przebudowy samej ulicy Obozowej i nowe przejście dla pieszych, jak tutaj na końcu przystanku autobus tramwajowego. Ogólnie wszystkie przystanki tramwajowe w przyszłości, dokładnie w 2024 roku, mają zostać wyposażone w perony. Perony przystankowe, tak jak tutaj się znajduje właśnie w tym miejscu na kole, czyli nie ma tak, że się przechodzi przez jezdnię do tramwaju, tylko faktycznie jest przystank tramwajowy przy torach tramwajowych. I to ma być zrealizowane na całej ulicy Obozowej. Wszystkie przystanki na tym odcinku, który był ostatnio przebudowany w ramach właśnie budowy rozchodnika, znaczy zielonego torowiska, mają uzyskać właśnie tego typu perony tramwajowe obok torów tramwajowych. I tam na krańcach tych przystanków będą też nowe przejścia dla pieszych w ramach całej tej ulicy, więc to będzie też ciekawa inwestycja, która będzie realizowana oczywiście właśnie już w 2024 roku, więc sobie jeszcze chwilę poczekamy, no ale miejmy nadzieję, że to będzie szybko zrealizowane i będziemy mogli już może nawet w drugiej połowie 2024 roku cieszyć się z nowych przystanków. Kiedy to dokładnie będzie realizowane, tego wam nie powiem, bo takich jeszcze dokładnych, szczegółowych informacji nie mamy. Wiemy, że to będzie w 2024 roku, przed gruntowną przebudową samej ulicy Obozowej. No dobrze, już wspomniałem tą przebudowę gruntowną Obozowej. No to co tu ma się wydarzyć? Dużo, naprawdę dużo. I w tym międzyczasie, kiedy możecie sobie zobaczyć dokładnie, jak to wyglądało na przestrzeni tych kilku miesięcy, od razu odpowiadam na pytania. Ujęcia z czerwca nie są ujęciami sprzed rozpoczęcia przebudowy, to są ujęcia już, kiedy faktycznie prace już pierwsze trwały. Natomiast co ważne, jaka będzie nowa ulica Obozowa? Po pierwsze, dostępna dla wszystkich i nowoczesna, bo aktualnie to jest po prostu dramat w tym miejscu. Pomijając śluzy, które się tutaj znajdują, które różnie działają, wiem, że kierowcy się na nie skarżą, te osoby tutaj jadą tramwajami też się z nich skarżą. No, nie jest to idealne rozwiązanie, natomiast chodzi o to, aby było bezpiecznie. Więc po pierwsze, sama ulica będzie zwężona. Jeden pas w każdym kierunku pozostanie, natomiast będzie tutaj też droga rowerowa. Po której stronie ulicy i jak będzie zrealizowane, czy to będzie w formie pasów rowerowych, czy to będzie w formie faktycznie drogi rowerowej, która się będzie ciągnąć i wydzielona od chodnika i od samej ulicy, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy też, że raczej miejsca parkingowe pozostaną, choć znając życie będzie ich trochę mniej. Będzie też elementy zielone, czyli nowe drzewa powinny się pojawić wzdłuż całej ulicy. No i tak jak powiedziałem, będzie to wszystko połączone z nowymi przystankami, które będą realizowane w 2024 roku. Ulica ma być całkowicie przebudowana gruntownie, również z elementem, który się znajduje nad samą ulicą, czyli oczywiście nowe latarnie, jak i również sieć trakcyjna ma być całkowicie przebudowana, która aktualnie teraz nie została jakkolwiek ruszona. No dobrze, ale kiedy to tego nie wiemy. Bo aktualnie do tej inwestycji zabierają się trzy spółki, czyli Tramwaje Warszawskie, Zarząd Dróg Miejskich i MPWiK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne, które muszą po prostu wspólnie się dogadać, podpisać porozumienia, zrobić dokumentację projektową i przebudować tą ulicę. Planowane jest to do zrealizowania po 2030 roku, czyli de facto już w kolejnej dekadzie. No niestety ta ulica mocno ucierpiała. Tam podobno radni teraz chcą, żeby faktycznie przebudować tą ulicę na migiem. Z tego co ja wiem, to radni raczej zablokowali poprzednią możliwość przebudowania tej ulicy w ramach środków unijnych i tak to się zatrzymało, ale nie będę może tutaj wchodzić w te aspekty. Natomiast wiem faktycznie, że wcześniej były pomysły, były nawet środki unijne i wszystko poszło i tego po prostu nie ma. Więc trzeba było tamte środki chyba przenieść na jakąś jeszcze inną inwestycję. Natomiast pomysł i plan był już wcześniej. Wiem też, że mieszkańcy tutaj się kłócili o to, jak ma wyglądać sam kształt drogi rowerowej, gdzie mają być miejsca parkingowe. No i to wszystko doprowadziło do tego, że sama ulica Obozowa wygląda jak wygląda. Nie jest to na pewno wizytówka koła, a przydałoby się, żeby to miejsce było trochę bardziej dostosowane. Już nie mówię o tym chodniku, który się zapada, w niektórych miejscach wygląda tragicznie, ale brak drogi rowerowej w tym miejscu jest naprawdę bardzo mocno uciążliwy, jak i również brak normalnych przystanków tramwajowych, które będą mimo wszystko wybudowane inaczej. Też jest dosyć dużym, bym powiedział, utrudnieniem, no i to też tak trochę nie przystoi w tym miejscu, żeby to w ten sposób właśnie się tutaj i prezentowało. Też ma być oczywiście w przyszłości przebudowany, a właściwie wybudowany drugi wiadukt tam dalej w kierunku trasy, natomiast, czyli patrząc w drugą stronę, tak jak teraz patrzy kamera, natomiast tamta inwestycja będzie realizowana jeszcze prawdopodobnie później, jeszcze inaczej, bo tam jeszcze kolektor musi być przebudowany, który się znajduje z tego co wiem właśnie pod nasypem jednego z tamtych wiaduktów, który też musi być przebudowany, no i tam też jest wiadukt kolejowy.
tramwajowy. Tam jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do zrealizowania. Przy okazji tam ta ciekawostka też jest taka, że tamten wiadukt tramwajowy, który się znajduje nad linią kolejową, to są dwa osobne wiadukty tramwajowe, bo jeden wiadukt jest jeszcze ze starej trasy, kiedy faktycznie stamtąd tramwaje jechały do Bornerowa po jednym torze, i drugi wiadukt został dobudowany, kiedy faktycznie został dobudowany drugi tor na tamtym odcinku. Więc taka ciekawostka, bo kiedyś faktycznie bezpośrednio już od pętli koło tramwaje jeździły po jednym torze do Bornerowa, o czym może nie wszyscy pamiętają. Tymczasem będziemy sobie czekać, a jeżeli jesteście ciekawi, czemu już teraz będzie możliwe wybudowanie samych przystanków na ulicy, to dlatego, że zmieniła się ustawa, przepisy i po prostu sama jezdnia może być zwężona bez konieczności przebudowania całego układu ulicy. W skrócie będą po prostu zachowane minimalne wartości szerokości ulicy. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybu i ten dziwny dzwoneczek. Pozdrawiam jak zawsze patronów Aviznosha. No i co ja mogę powiedzieć, kolejny film z tej inwestycji pojawi się, jak rozpoczną się pierwsze prace przy budowie tych nowych przystanków tramwajowych, czyli to będzie najprawdopodobniej, jak już się skończy zima, w 2024 roku. Tymczasem do zobaczenia, no i zachęcam, żebyście zostali na dłużej. Cześć!